Czołem mordeczki, Albatros z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak przyspieszyć redukcję i porozmawiamy sobie o suplementach, które spalają tłuszcz. Także zapraszam. Jak nie macie dopiętej diety, nie jesteście w deficycie kalorycznym, jeśli nie wiecie, co to deficyt, no to zapraszam do filmu tutaj albo tutaj. Nie trenujecie, jesteście mało aktywni, to szkoda kasy na suplementy tego typu, suplementy, które spalają tłuszcz. Ogólnie moim zdaniem w ogóle nie ma sensu, nawet jakbyście mieli dopiętą dietę, trening, aktywność, nie ma sensu korzystania z takich suplementów, ponieważ nie ma żadnego konkretnego dowodu, że niektóre składniki z tych suplementów działają. Nie powiem, niektóre działają, ale niektóre, na niektóre nie ma dowodów, że działają. Ale o tym wszystkim zaraz powiem. Spalacz tłuszczu, suplement, który spala tłuszcz, to mały procencik do waszego sukcesu. Ale głównym składnikiem z tego suplementu, który faktycznie daje efekty, faktycznie napędza nam ten metabolizm, jest kofeina. Kofeina faktycznie może przyspieszać nasz metabolizm i dawać nam więcej energii do aktywności, dzięki czemu nasze treningi będą mocniejsze i będziemy przepalać więcej kalorii. I po prostu będziemy się więcej ruszać, bo bardziej będzie nam się chciało. Dlatego nie trzeba specjalnie kupować spalacza za 100-120 zł. Jak w kawie również mamy kofeinę, albo możemy kupić kofeinę w kapsułkach za 20 zł. No i trzeba pamiętać też o tym, że nie można za bardzo rzucić się na tą kofeinę, że kofeina spala tłuszcz, no to ładujemy, pijemy dużo kawy, bierzemy te kapsułki. Tak też nie można, bo kofeina w nadmiarze może nieść ze sobą dużo negatywnych skutków, więc taka dawka dla dorosłego, zdrowego człowieka jest to od 3 do 6 mg kofeiny dziennie. Jedna filiżanka ma około 50 mg kofeiny. W spalaczu często występuje też ekstrakt z zielonej herbaty. On też może w odpowiednich ilościach mieć wpływ na redukcję, ale bardzo nieznaczny. Jeśli chodzi o L-karnitynę, też częsty składnik takiego spalacza. Nie ma też konkretnych dowodów, że faktycznie ta L-karnityna poprawia redukcję naszej masy ciała. Natomiast jeśli ktoś ma niedobory, to może delikatnie gdzieś tam pomóc. Natomiast ciężko nie mieć, mieć niedobory L-karnityny, ponieważ L-karnityna znajduje się w produktach od zwierzęcych, a no chyba, że ktoś po prostu nie je produktów od zwierzęcych, to może mieć jakieś tam niedobory. Wtedy faktycznie może gdzieś tam troszeczkę wspomóc tą redukcję. Później w niektórych spalaczach mamy dużo innych substancji, jakichś tam roślinnych, mniszek, skrzyp, pokrzywa. I one na przykład mogą mieć wpływ, ale bardziej na pozbycie się wody podskórnej. Natomiast jeśli pijesz odpowiednią ilość wody, dbasz o regenerację, o dietę, nie jesz jakichś przetworzonych produktów, nie jesz za dużo soli, sodu, to ta woda też nie powinna być, nie powinno być dużej retencji wody pod skórą. Także moim zdaniem szkoda kasy na takie suplementy. Takie suplementy to jest koszt 100-150 zł. A jak już, to bym wolał raczej osobno zainwestować. Czyli na przykład jak w spalaczu mamy kofeinę, która jest głównym czynnikiem, który właśnie wpływa na to, że spalamy więcej kalorii na dzień, przyspiesza nasz metabolizm, to po prostu bym kupił osobno kofeinę w kapsułkach. Jest to koszt około 20 zł. Więc albo po prostu pił kawę, bo w kawie mamy, w jednej filiżance mamy 50 mg kofeiny, tylko wtedy byśmy musieli wypić około 7 filiżanek
kawy, żeby dostarczyć tyle kofeiny, bo około 400 mg kofeiny ma taki realny wpływ na to tempo naszego metabolizmu. Oczywiście odpowiednia dieta, trening, ruch, taki spontaniczny ruch jest podstawą. Samym snem jesteście dużo bardziej, możecie dużo bardziej wpłynąć na efekty waszej redukcji. Wystarczy, że na przykład jak śpicie 5-6 godzin, to godzinkę będziecie spali dłużej i to już lepiej się przełoży na waszą redukcję jak ten spalacz. Ewentualnie do tej kofeiny dokupiłbym ten ekstrakt z zielonej herbaty. Natomiast mówię, moim zdaniem jest to bez sensu stosować takie suplementy, ale jak ktoś ma kasę, to może zainwestować w takie coś. Tylko po prostu nie spodziewajcie się po tym super, nie wiadomo jakich efektów, bo naprawdę możecie się zaskoczyć brakiem tych efektów, bo ich tak po prostu nie widać. Najlepszymi efektami no to jest właśnie deficyt kaloryczny, trening, regeneracja. A tą kasę, którą byście przeznaczyli na taki suplement, tam on jest warty około 100-150 zł, to lepiej jakbyście przeznaczyli na jakiegoś trenera, który rozpisze wam dobry plan treningowy albo dobrą dietę i to wam przyniesie najlepsze korzyści. Tyle na dzisiaj, mordeczki. Jeśli się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam, Albatros, i widzimy się w kolejnych materiałach. Yo!